Dzień dobry, jest wtorek, 19 maja, Joanna Jędraszczyk-Kałuwak. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Od wczoraj restauracje znów otworzyły swoje drzwi dla klientów. Dziś sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Raciborza chętnie je odwiedzają i jakie środki bezpieczeństwa wprowadzili restauratorzy. Ostatnie dwa miesiące były bardzo trudne dla przedsiębiorców, bo gospodarka niemal całkowicie wyhamowała. Swoje lokale musieli też zamknąć restauratorzy, którzy starali się jakoś odnaleźć w nowej sytuacji. Szok. Nigdy nie mieliśmy dowozów, tylko były posiłki na miejscu, ewentualnie nieliczni klienci sobie odbierali dania sami. Więc pierwszy tydzień to była walka, a potem ruszyło. Potem już ruszyło, potem się znaleźliśmy po prostu w telefonie, był numer. I cały dzień dowoziliśmy jedzenia do 20. Działaliśmy z wynosem, z odbiorem własnym, z dojazdem do klienta, przestrzegając wszystkich tych zaleceń, które po prostu obowiązywały w tym czasie. One też nadal obowiązują. No, ciężki to czas był dla nas. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. A najprawdopodobniej tak właśnie będzie, bo 18 maja restauracje dostały zielone światło do ponownego otwarcia. Właściciele lokali gastronomicznych musieli jednak przystosować się do obostrzeń związanych z trwającą epidemią. Na pewno głównym zaleceniem jest odległość, czyli odległość między stolikami, między klientami. Mamy też dezynfekcję wszystkich stolików, dezynfekcję rąk, więc tego też przestrzegamy. Ograniczyliśmy też ilość gości. Na ten chwilę wchodzi tutaj 100 osób, a to jest o połowę mniej więcej mniej niż normalnie. Więc to jest nowa rzeczywistość, do której się dostosowujemy. Nasz ogródek jest dość spory, więc nie mieliśmy problemu z rozstawieniem stolików. Nawet ponad 2 metry mają odległości i wychodzi na to, że w zeszłym roku, kiedy ten ogródek powstał, mamy tyle samo stolików, ile w tym roku, więc naprawdę miejsca tu jest sporo. W środku, w lokalu może znajdować się 20 osób, przypada jedna osoba na 4 metry kwadratowe według rozporządzenia, więc też sporo. Bezpieczeństwo klientów jest więc na pierwszym miejscu, ale przedsiębiorcy nie zapominają o swoich pracownikach. Dziewczyny też są zaopatrzone w maseczki, w przyłbice, w rękawiczki jednorazowe, też są płyny do dezynfekcji, mają tylko dziewczyny na barze, środki do dezynfekcji blatów. Przyrestauracyjne ogródki już od południa przyciągają klientów. Na brak chętnych do zjedzenia posiłku czy napicia się kawy nie narzekali właściciele lokali w centrum miasta, bo już w pierwszym dniu otwarcia raciborzanie ruszyli do restauracji. Po prawie dwumiesięcznej przerwie w ubiegłym tygodniu wznowiono pracę nad budową bloku energetycznego w Jaworznie. Generalny wykonawca tej inwestycji, którym jest Rafako S.A., stoi przed ogromnym wyzwaniem, bo z uwagi na trwającą pandemię praca musi być wykonywana z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. W lutym podczas ostatniej fazy testów bloku w Jaworznie nastąpiła awaria jednego z elementów kotła. W związku z tym powołano komisję ustalającą przyczyny wystąpienia usterki, a nowy zarząd spółki E003B7 zasiadł do, jak się dziś okazuje, zakończonych pierwszym sukcesem rozmów z inwestorem, spółką Tauron. To porozumienie jest bardzo rozsądne, tak uważam. Znaczy te konkluzje, które wynikają z raportu, który wspólnie żeśmy w ramach prac Komisji Awaryjnej przygotowali, pozwalają nam zrozumieć powody, dla których doszło do zdarzenia, ale też pozwalają wyciągnąć wnioski na przyszłość po to, żeby podobne incydenty nie miały miejsca. Więc to jest bardzo pozytywny objaw tego, że potrafimy wspólnie analizować bardzo trudną materię i osiągać kompromis czy też wspólne wnioski. Kolejnym krokiem było porozumienie dotyczące dalszej realizacji projektu i właśnie na jego podstawie kilka dni temu prace na budowie bloku ruszyły pełną parą, angażując w nie kolejne brygady podwykonawców. Trwająca pandemia nie ułatwia tego zadania, przez co konieczne było zmodyfikowanie obowiązujących procedur bezpieczeństwa. Zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników jest wartością jakby najwyższą. Znaczy to chciałbym zapewnić, że zarząd spółki E003B7, jak również zarząd główny Rafako przeanalizował wszystkie procedury wewnętrzne. Oceniliśmy ryzyka zewnętrzne, wewnętrzne i naszym bezwzględnym priorytetem jest to, żeby to bezpieczeństwo zapewnić. Skonsultowaliśmy to z naszymi partnerami biznesowymi, którzy prowadzą budowy w różnych miejscach w Polsce czy na świecie. Czy te nasze standardy, które tu wprowadziliśmy, spełniają ich oczekiwania, więc na tą chwilę wiemy, że spełniamy te najwyższe międzynarodowe standardy w prowadzeniu tych robót i dlatego też te setki osób tutaj dalej może pracować i dokończyć tak ważną inwestycję jak Jaworzno 3.
Zgodnie z nowymi procedurami podwykonawcy mogą wejść na budowę dopiero po potwierdzeniu, że wszyscy ich pracownicy zapoznali się z obowiązującymi zaleceniami. Na każdej bramce i wejściu do budynku wprowadzono obowiązkowy pomiar temperatury. Ograniczono też kontakt pomiędzy brygadami, a w wyznaczonych punktach na placu budowy oraz w kontenerach umieszczono automaty z płynem dezynfekującym. Każdy z pracowników jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej. Zapewniliśmy pracownikom odpowiednie odległości, także poruszanie się po obiekcie jest specjalnie przygotowane, czy poruszanie się windami, żeby w tych windach były zapewnione wszystkie odległości. Ograniczono też liczbę osób w biurach. Część z nich pracuje zdalnie. Do niezbędnego minimum zredukowano przemieszczanie się pracowników, a wszelkie spotkania organizowane są poprzez tele lub wideokonferencje. Przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa ryzyko zakażenia się koronawirusem w miejscu pracy jest minimalne, ale spółka zabezpieczyła też dodatkowe zasoby ludzkie na wypadek wystąpienia zachorowań wśród wykonawców. Jest to o tyle istotne, że budowa bloku w Jaworznie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. W całym systemie, krajowym systemie elektroenergetycznym ten blok będzie niezwykle ważną jednostką z tego względu, że jest po pierwsze najnowocześniejszy w swojej klasie. Proszę pamiętać o tym, że to jest blok o parametrach nadkrytycznych, czyli jego sprawność i efektywność, czyli w związku z tym obniżona emisyjność jest ponadprzeciętna, ponadstandardowa i możemy z pełną jakby tutaj odpowiedzialnością powiedzieć, że spełnia wszystkie nawet najbardziej restrykcyjne normy środowiskowe na przykład. Jak dodaje prezes spółki E003B7, inwestycja w Jaworznie jest prawdopodobnie ostatnią tak dużą inwestycją energetyczną opartą na węglu w naszym kraju. Te kompetencje, które tutaj nabywamy, mam nadzieję, że grupie Refaco będą służyć również w dalszej ekspansji czy rozwoju, bo tutaj mamy bardzo ambitne plany. To też jest taki przekaz dla wszystkich naszych pracowników, że grupa Refaco ma jasno sprecyzowaną wizję też rozwoju i projekt Jaworzna ma w tych planach zasadnicze miejsce. Dziś zaawansowanie prac nad budową bloku o mocy 910 MW oceniane jest na 98%, a termin zakończenia budowy ustalono na 15 listopada bieżącego roku. Po ponad półtora roku prowadzenia programu Czyste Powietrze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmienia zasady przyznawania dotacji. Zmieniono także wzór formularza i regulamin naboru wniosków. Od 15 maja nabór wniosków do Czystego Powietrza prowadzony jest na nowych formularzach w oparciu o zmienioną wersję programu. Zmiany to przede wszystkim uproszczenie i skrócenie procesu aplikacyjnego. Uproszczono także kryteria dochodowe i sam wniosek, który od teraz można składać także online poprzez serwis gov.pl. Na rozstrzygnięcie wniosku nie trzeba już będzie czekać 3 miesięcy, bo wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą je rozpatrywały w ciągu 30 dni. Co ważne, Czyste Powietrze zintegrowano z programem Mój Prąd, więc teraz jednocześnie można uzyskać dotację na montaż instalacji fotowoltaicznej. A w planach jest jeszcze włączenie w realizację programu sektora bankowego, który będzie źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego, a także stworzenie platformy internetowej z informacjami na temat kwalifikujących się do finansowania urządzeń, materiałów i usług. Zmiany są efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego wdrażania programu. Wynikają one z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu pozwalającego na wymianę 3 milionów nieefektywnych źródeł ciepła na niskoemisyjne w okresie jego obowiązywania. Ze szczegółami najlepiej zapoznać się na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Las. Środowisko bytowania roślin i zwierząt, fabryka tlenu, filtr powietrza, magazyn wody, ochrona gleb, miejsce wypoczynku, źródło drewna. Wystarczy chwila, aby to wszystko unicestwić. Rzucony bezmyślnie niedopałek, pozostawione niedogaszone ognisko, wypalanie traw, podpalenie to najczęstsze przyczyny pożarów lasów. Nie bądź samobójcą, nie niszcz świata, w którym żyjesz.
Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami. Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu. Od poniedziałku do soboty od 7 do 22. I w niedzielę i święta od 8 do 22. Oraz Opawska 33, całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy, a już teraz zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Dzień dobry, dziś wtorek, 19 maja. Joanna Jędraszczyk-Kałówak, zapraszam na wiadomości dla niesłyszących. A na początek dobre wiadomości ze starostwa. Po 2 miesiącach nieobecności do szpitala rejonowego w Raciborzu wracają poradnie specjalistyczne. Dokładnie od 1 czerwca w pierwszej kolejności ponownie uruchomionych zostanie ich 11. Koronawirus nie odpuszcza, a przynajmniej nie na Śląsku. Wciąż rośnie liczba zakażeń i choć dziś w raciborskim szpitalu przebywa mniej osób niż jeszcze na początku miesiąca, na oddziałach wciąż leczonych jest ponad 120 pacjentów. Stan tych osób jest różny. Mamy też 7 osób na OIC-ie, to wiadomo, że stan nie jest lekki, także no, stany są różne. Ale w większości są to pacjenci stabilni. Jeżeli chodzi o dzieci, to mamy 2 noworodków. No, jak Państwo widzieliście, jeden przed chwilą pojechał, bo tam była konieczność przewiezienia do szpitala wyższej referencyjności. Natomiast no, pojawiło się też sporo, więcej dzieci na oddziale pediatrycznym. Tak jak na początku tych dzieci nie było, to niestety teraz pojawi się coraz więcej. Na szczęście dzieci radzą sobie z zakażeniem całkiem dobrze, a w szpitalu mogą przebywać ze swoimi rodzicami. Z każdym dniem przybywa też ozdrowieńców. Na dzień dzisiejszy to ponad 180 osób. Jest szansa na to, że będzie ich przybywać, bo od kilku dni stosuje się tu innowacyjną metodę leczenia osoczem. Mimo zmniejszenia liczby pacjentów nie ubywa jednak pracy medykom. Spora część naszego personelu też jest na różnych świadczeniach chorobowych. I to w pewien sposób nam dezorganizuje pracę, przydałoby się tych rąk do pracy więcej. Wprawdzie zabezpieczamy wszystkie oddziały, jeżeli chodzi o obsady, czy lekarskie, czy pielęgniarskie. Natomiast no, ten personel jest też dość mocno obciążony dużą ilością godzin, także gdyby się pojawiło więcej osób w pracy, no, to obciążenie pracą byłoby na pewno mniejsze. Nie ukrywam, że jest to praca w bardzo trudnych warunkach. No i wyczerpująca nie tyle fizycznie, jak i również i psychicznie. Praca w szpitalu zakaźnym niesie też za sobą ryzyko zakażenia i rzeczywiście w raciborskiej lecznicy odnotowano przypadki zachorowań na COVID-19. Kilka osób z naszego personelu, chyba 3 lekarzy w tej chwili, ale nie byli w szpitalu, po prostu są w kwarantannie domowej, ale sądzę, że większość tych zakażeń to są kontakty zewnętrzne. Natomiast ostatnio również wśród personelu administracji pojawił się taki przypadek, ale to ten kontakt też był zewnętrzny, czyli to była rodzina gdzieś tam z kopalni. Niestety jedna osoba okazała się dodatnia. Przebadano więc wszystkich pracowników placówki mających kontakt z osobą chorą. Ich wyniki okazały się ujemne. 18 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o sukcesywnym przywracaniu szpitali jednoimiennych do normalnej działalności. Niestety nie należy spodziewać się, że raciborska lecznica zacznie funkcjonować na dawnych zasadach z dniem 1 czerwca. Są województwa, gdzie ten stan pacjentów jest naprawdę bardzo niski. Są to pojedyncze osoby, mówimy o lubuskim, mówimy gdzieś o podlaskim. To naprawdę jest to taka niewielka liczba osób. W związku z tym pewnie te szpitale w jakiś sposób będą znikały, bo no nie ma sensu utrzymywać całego szpitala dla kilku pacjentów. Pewnie przejmą to inne jednostki i pewnie tych szpitali będzie mniej.
Natomiast no, nie sądzę, żeby w tym momencie odwołać, czy wszystkie te szpitale zamknąć, czy od razu je przestawić na, żeby działały w sposób taki, jak poprzednio funkcjonowały. Zwłaszcza te na Śląsku, bo tu wciąż czekamy na spadek zachorowań na COVID-19. Dyrektor Rudnik nie wyklucza jednak, że część szpitala będzie mogła zostać udostępniona dla pacjentów niezakażonych, ale to wymaga zgody nadrzędnych instytucji, a przede wszystkim wprowadzenia procedur, które zapewnią bezpieczeństwo pacjentom. Od kilku tygodni zaglądamy do miejskich jednostek i sprawdzamy, jak radzą sobie w dobie pandemii. Dziś zapraszam Państwa do przedsiębiorstwa komunalnego, które m.in. dba o porządek w mieście i odpowiada za organizację komunikacji miejskiej. Na co dzień dbają o miejską zieleń, zajmują się bezdomnymi zwierzętami czy prowadzą punkt selektywnej zbiórki odpadów. Mowa oczywiście o raciborskim przedsiębiorstwie komunalnym, które musiało dostosować swój system pracy do panujących warunków epidemicznych. Zdaję egzamin na tą chwilę, oczywiście zaznaczenia na tą chwilę, ograniczenia, ewentualnie te środki, które zostały wdrożone. Czyli na pewno maski, na pewno rękawice ochronne, na pewno płyn dezynfekujący, na pewno ograniczenia bezpośrednie, jeżeli chodzi o kontakty pracowników, odizolowanie samego budynku, samego zakładu od ludzi z zewnątrz, czyli praktycznie nie mamy kontaktu bezpośrednio z klientami, gdzie na co dzień się pewne rzeczy odbywały. Na terenie zakładu funkcjonuje punkt selektywnej zbiórki odpadów. W tym przypadku zarząd PK nie zdecydował się na ograniczenie jego działalności, a wręcz przeciwnie. Okazuje się, że właśnie teraz zainteresowanie PSZOK-iem jest wyjątkowo duże. W związku z tym, że jednak mieszkańcy zostali w domach, widać, zajmują się bezpośrednio porządkami, a więc tutaj ta skala, ilość odwiedzających nas jest naprawdę dużo większa, a pewne warunki, które trzeba spełnić, żeby zdać wszelkie odpady, to jest kwestia selektywnego podziału tych odpadów, a więc tutaj niestety, jeżeli ktoś przychodzi, przyjeżdża przygotowany, jest to czas rzędu kilku minut, jeżeli po prostu fizycznie ktoś jest nieprzygotowany albo źle podzielił te odpady, no niestety wszyscy się denerwują, bo ta kolejka się wtedy wydłuża, czas oczekiwania się wydłuża, więc to kłopoty są niezwiązane do końca już nawet z epidemią, co z fizycznie, z ilością osób odwiedzających. Kolejnym zadaniem realizowanym przez PK jest organizacja komunikacji miejskiej. Od kilku tygodni autobusy kursują według sobotniego rozkładu jazdy. Trzeba przypomnieć, że dla autobusu komunikacji miejskiej średnio pojemność maksymalna to jest w granicach 90-100 osób, czyli to są miejsca siedzące i stojące. Miejsca siedzące w tej ilości 100 osób mieszczą się w granicach 30 maksymalnie miejsc siedzących. A więc teraz ze 100 osób zrobiło nam się 15 miejsc dostępnych dla pasażerów. Niemniej nawet ta ilość nie jest jakby wykorzystywana. Zdarzają się nam pojedyncze przypadki, że musieliśmy kursy dublować, gdzie zgodnie z tym kierowca nie może zabrać większej ilości pasażerów niż pozwala na to limit. Jednak z obserwacji samych kierowców wynika, że średnio liczba pasażerów nie przekracza jednocześnie 10 osób. W autobusach wprowadzono także dodatkowe środki bezpieczeństwa. Wszystkie pojazdy codziennie są dezynfekowane. Już praktycznie po kilku dniach, kilku tygodniach, żeśmy zaczęli ozonować nasze pojazdy. Wszystkie płyny, które są dezynfekujące, też zostały zastosowane, do których mamy akurat, które są w dyspozycji, a więc tutaj pewne zabezpieczenia czy kierowców, czy pasażerów na pewno są. Praktycznie największy nacisk kładziemy na zabezpieczenie naszych kierowców. To jest temat, który jakby na samym początku istnienia komunikacji powstał, bo co z tego, że komunikacja ma istnieć, czy kogokolwiek ma przewozić, jeżeli nie będzie obsługujących. A więc tu jest ta sprawa postawiona naprawdę na wysokim poziomie. Ograniczono więc dostęp do kierowcy. Montowane są też ścianki z plexi oddzielające pasażerów od kierującego. Nie przeszkadza to w zakupie biletu, choć zarząd PK zachęca do nabywania ich za pomocą aplikacji. A ta może się także przydać do zakupu biletu parkingowego, bo przypomnijmy, że od 11 maja znów pobierane są opłaty w strefie parkowania. W momencie, kiedy wracamy, w cudzysłowie powiedziawszy, do życia, czyli do tej normalności, staramy się przynajmniej wrócić, strefa też wraca w swoim starym jakby rozmiarze.
Chodzi o to, żeby zapanować nad pojazdami, które parkują w centrum. Wydaje nam się, że nowości, które się pojawiły w strefie, to jest możliwość płacenia kartą i możliwość opłaty aplikacją, tylko przysłużą się mieszkańcom, wszystkim korzystającym, że praktycznie dzięki aplikacji nie trzeba w żaden sposób podchodzić nawet do parkometrów. Z pozycji samochodu, siedzenia można sobie to załatwić, a więc tutaj nie ma żadnego niebezpieczeństwa, że ktoś się zarazi albo że coś było źle odkażone. Przedsiębiorstwo komunalne prowadzi też schronisko dla bezdomnych zwierząt i także tutaj na początku epidemii wprowadzono pewne opostrzenia. Musieliśmy ograniczyć dostęp osób trzecich do schroniska. Potężna ilość osób, która tam jest, to są wolontariusze, którzy pomagają nam w wyprowadzaniu psów z uwagi na kontakt bezpośredni ludzi z zewnątrz, z naszymi pracownikami, no musieliśmy to ograniczyć. Były takie wymogi czasu, teraz w międzyczasie się to luzuje. Były ograniczone adopcje związane też z bezpośrednim dostępem do schroniska, do pracowników. No, wiązało się z tym, że gdyby nastąpiły zachorowania, no niestety nie mieliśmy zastępców za tych pracowników. Mimo wszelkich środków ostrożności wprowadzonych przez zarząd, spółka bez przeszkód realizuje bieżące zadania. Poza tymi widocznymi dla mieszkańców, jak prowadzenie PSZOK-u czy komunikacja autobusowa, pracownicy spółki dbają o estetyczny wygląd naszego miasta poprzez wykonywanie nasadzeń, pielęgnację roślin czy koszenie trawników. To wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.